Stomil Olsztyn wygrywa 1-0 na mecz ze Stalą Stalowa Wola, a ty jesteś autorem, no można powiedzieć, przepięknej bramki. Jak to ocenisz, ten mecz? Wszedłeś tam na boisko, bo w drugiej części gry. Jak jest? Jak twoim zdaniem ten mecz przebiegał? Zasłużone zwycięstwo wasze? Myślę, że na pewno zawsze zasłużone, jeżeli strzelasz bramkę, tak? Przeciwnik nie strzeli, my strzeliśmy już bardzo fajnie. Na pewno Stala postawiła bardzo wysoką poprzeczkę, tak? Dobrze grali w piłkę, było widać, że na pewno jest pomysł na grę. Także jeszcze bardziej jeszcze takie zwycięstwo, gdzie mogliśmy to nie tylko strzelić, jeszcze utrzymać. Do momentu strzelenia bramki to jednak właśnie Stalowa Wola była, wydawałoby się, optycznie taką lepszą drużyną. Natomiast po zdobyciu bramki to wy jakby zaczęliście panować na tym boisku. Zgodzisz się z tym? Tak, no mieliśmy jeszcze parę sytuacji, ja nawet sam miałem jeszcze, żeby podwyższyć na 2-0. Tak czasem jest, że po prostu drużyna ma swój pomysł, nagle dostaje bramkę i coś tam się trochę gubi, czy to w obronie, czy po prostu w rozegraniu. Szkoda, że się nie udało tej drugiej bramki strzelić, bo byłby większy spokój, ale no fajnie, że dowieźliśmy. Twoja bramka, można powiedzieć, stadiony świata, wychodzisz w powietrze, uderzasz piłkę z takiego półobrotu, można powiedzieć. Jak to ocenisz, to czy to najładniejsza bramka w twojej karierze do tej pory? No chyba tak, na pewno na szczeblu centralnym jedyna taka naprawdę ładna bramka, no, bardzo się cieszę. Teoretycznie nieważne jaka bramka, ważne, że w sieci, ale no fajnie, że udało się taką troszkę ładniejszą strzelić. Duże zmiany w Stomilu, nowy trener. Czy czujesz, że czy ten klub teraz idzie w dobrym kierunku? Czy to była potrzebna zmiana? Poprzedni trener, jak tam jest na pewno powiedziane, zrezygnował z własnych tam powodów, tak, tam sprawy rodzinne, więc to był bardzo dobry trener, bardzo dobrze było już wcześniej w Stomilu i ta zmiana, no nie wiem, czy była potrzebna, na pewno też jest dobra. Nowy trener jest też tutaj stomilowcem pełną gębą, tak, kocha ten klub, więc myślę, że na pewno będzie to pozytywna zmiana. Dzięki, powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki.